Niech Pan Jezus będzie wywyższony pośród nas i uwielbiony. Kochani, chcę na początek przeczytać pewien psalm, który od zeszłej niedzieli, od poranku niesamowicie rozbrzmiewa w moim sercu. Kiedy myślę i kiedy wraca, kiedy myślę o tym psalmie, kiedy wraca, to słowo do mnie naprawdę wzbudza we mnie ogrom podziwu. Jakiego mamy Boga? I Tak jak śpiewaliśmy też w tej ostatniej pieśni, tego jednego na pewno nie musimy się bać, że On nas kiedyś zdradzi. On nas nigdy nie zdradzi, nigdy nas nie zostawi. Zawsze będzie z nami, bez względu na sytuację, bez względu na czas, bez względu na to, w jakim kierunku pójdzie historia. On wczoraj i dziś na wieki jest ten sam, niezmienny, potężny Bóg. Chciałbym, abyście otworzyli Psalm 29. Dzieliłem się króciutko na w zeszłą niedzielę na spotkaniu przy obiedzie. Również na Radzie Starszych dzieliłem się tym słowem. i Chcę też Wam wszystkim to słowo przekazać. Oczywiście nie chcę dzisiaj tego słowa rozważać. Chcę tylko kilka myśli powiedzieć, które mnie poruszają, a może znajdą się osoby, które właśnie i dziś potrzebują takiego wsparcia. Chciałbym, kiedy patrzycie na ten psalm, abyście zwrócili szczególnie swoją uwagę na takie sformułowanie głos Pana. Głos Pana. Od trzeciego wiersza. Głos Pana. Ja czytam troszkę z innego przekładu. Głos Pana góruje ponad wszelką wodę. Tak się objawia wielka Boża chwała. To Pan podnosi swój głos nad morzami. Głos Pana jest potężny i pełen splendoru. Głos Pana łamie cedry na libanie. On góry porusza, jak ciele liban skacze, a Hermon podryguje niczym młody bawuł. Głos Pana razi jak strzały ogniste. Głos Pana wstrząsa bezkresną pustynią. To Pan potrząsa pustynią kadesz. Głos Pana wyrywa dęby starodawne, a w Jego świątyni wszystko woła chwała. Głos Pana. Głos Pana silny i potężny, pełen splendoru. Głos Pana to sformułowanie, głos, to jak, rozbrz jak rozbrzmienie, jak dźwięk akordu wypływającego z instrumentu. Kiedy Bóg wypowiada słowo, kiedy Bóg się odzywa, to niesie za sobą potężną moc. Pewnie być może większość z was śledziliście w któryś dzień wiadomości, gdzie mówiono o, o aktywnych wulkanach, że jest kilkanaście w, aktywnych wulkanów, które zaczynają, zaczynają się budzić. Były tam pokazane niesamowite obrazy. Ta moc, potężna moc wulkanu. Z tego, co tam usłyszałem, mówiono, że te głazy, głazy, które ten wulkan wypluwa, potrafią być wielkości ciężarówki. Jaka siła, jaka energia, jaka moc. Głos Pana jest potężniejszy. Głos Pana jest niezwykły. Pomyślałem sobie, kiedy czytałem ten psalm: Panie, ja chcę, ja Cię proszę, ja chcę, aby Twój głos. Rozbrzmiewał w moim sercu. Ja pragnę, aby Twój głos rozbrzmiewał w moim życiu. Dlatego, że pragnę, aby ten Twój głos, kiedy rozbrzmi w moim życiu, połamie wszelkie cedry, tward twardości mojego serca, skamieniałość mojego serca, niech się złamie pod wpływem Twojego głosu. Wszystkie te e, tak mocno zakorzenione, zakorzenione, starodawne dęby, które są w moim sercu. Dęby przyzwyczajeń, dęby jakiejś tradycji, dęby te, tego wszystkiego, do czego przywykłem. Panie, niech Twój głos rozbrzmi w moim sercu, aby to wszystko zostało wykorzenione. A tam, gdzie jest potrzeba, aby, aby moje serce, moje myśli, moje życie spotkało się z Twoim ogniem, niech rozbrzmi Twój głos w moim sercu, aby te strzały ogniste pomknęły do tych obszarów mojego życia i mojego serca, aby zostało to wszystko spalone. Głos Pana jest potężny, pełen splendoru. Prorok Izajasz powiada, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Że co? Że nie wraca do mnie puste. Lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Wypowiadaj, Panie, słowa w moją stronę. Wypowiadaj swoje słowo do, w kierunku mojego życia. Dziękuję Ci, że kiedy je wypowiesz, ono nie wróci puste do Ciebie. Że ono się nie odbije od mojego serca. Nie chcę, żeby się odbiło od mojego serca, ale ono wykona, wykona plan, ono, ono wykona służbę w moim życiu. Głos Pana silny i potężny. Halleluja! Bóg jest wspaniały, Bóg jest wielki, Bóg jest dobry. Drodzy, wczoraj razem z moją Kasią, z chłopcami. Wyruszyliśmy na wycieczkę. Postanowiliśmy zdobyć malinowską skałę. Wyjechaliśmy w stronę szczyrku, tutaj przez Wisłę, na Biały Krzyż. Tam zostawiliśmy samochód i naszym celem właśnie było zdobycie malinowskiej skały i powrót. Ale powiem Wam, że kiedy szliśmy, kiedy oglądaliśmy, podziwialiśmy te niesamowite widoki. Gdzieś tam rosła w nas chęć zobaczenia jeszcze czegoś więcej, pójścia dalej. Chociaż no, nogi bolały, chociaż gdzieś tam czuło się zmęczenie, było słychać narzekanie chłopców, ale te, te niesamowite widoki, to, to co mogliśmy tam zobaczyć, jakby wołało: Mam więcej, możesz zobaczyć więcej. Możesz osiągnąć więcej, możesz poczuć więcej, możesz dotknąć czegoś więcej. Wiecie, doszliśmy na malinowską skałę, przepiękne widoki. W oddali tatry, zaśnieżone, coś niezwykłego. Pomyśleliśmy, idziemy dalej. Nie wracamy. Nie wracamy tą samą drogą, idziemy dalej. I zaczęliśmy iść w stronę Skrzyczne. Tak. Kolejna godzina 45, wędrówki w stronę Skrzyczne. Przyszliśmy na Skrzyczne. Kto tam był, nie muszę opowiadać. Dookoła rozlega się piękny widok. Gdziekolwiek się nie obrócisz, coś wspaniałego. No ale teraz trzeba zejść. I tak sobie myśleliśmy... No, samochód mamy na górze, a więc mamy nadzieję, że kiedy zejdziemy, to będzie jakiś autobus, że nas podrzuci do góry. Zeszliśmy na dół kolejne prawie dwie godziny, y, chociaż chyba zrobiliśmy to szybciej, bo szliśmy troszkę, może nie, nie, nie całkiem szlakiem, y, ale z kolei bardzo stromo w dół. I kiedy przyszliśmy już na dół do Szczyrku, okazało się, że jest autobus. Ale tylko na Salmopol. A z Salmopolu do góry jeszcze 4 km, asfaltem do góry. Jeden z chłopców już zaczął płakać, już nie miał sił. Więc yy, Kasia została z chłopcami, a ja postanowiłem się poświęcić. <laughs> tak się poświęciłem, że dzisiaj po prostu mi wszystkie mięśnie drżą. <laughs> I mam nadzieję, że kazanie, mogę powiedzieć, że kazanie pewnie będzie krótkie, bo długo tu nie wystoję. Chyba, że pozwolicie mi usiąść. <laughs> ale pomyślałem sobie tak, że to jest niesamowite właśnie, że mieliśmy pewien cel i ten cel osiągnęliśmy, ale, ale piękno przyrody, to wszystko, co było dookoła, właśnie wołało, wołało, mam więcej. Możesz zobaczyć więcej. I pomyślałem o naszym Bogu, niesamowitym Bogu. Nigdy nie dojdziemy do miejsca, w którym możemy powiedzieć, że już wszystko mamy. Nigdy nie dojdziemy na tej ziemi do miejsca, w którym będziemy mogli powiedzieć: Wszystko osiągnąłem, wszystkiego się nauczyłem, wszystkiego zasmakowałem, wszystkiego dotknąłem. Gdziekolwiek się nie udasz, szukając Bożego oblicza, szukając Boga żywego, zawsze dojdziesz do miejsca, w którym powiesz: To jest niezwykłe i to jest niesamowite. W porównaniu do tego, co przeżyłem, to jest niezwykłe, ale Bóg woła dalej: Chodź głębiej Mam więcej. Mam dla ciebie więcej. Jakiś czas temu, gdy usługiwałem na zawodzie, śpiewałem, mówiłem świadectwa, rozmawiałem z ludźmi, podczas, podczas, podczas tego koncertu przyszły pewne refleksje i tak właśnie z tymi ludźmi, którzy tam siedzieli, siedzieli, wymieniliśmy kilka zdań. Bo zacząłem się zastanawiać i zadałem ludziom pytanie: Drodzy, dlaczego tak jest? że dzisiaj coraz częściej mówi się o tym, że chrześcijaństwo przeżywa swój schyłek, że, swoje chrześci że, że chrześcijaństwo zaczyna być już tak mało interesujące. I doszliśmy wspólnie razem tam do wniosku, że to trzeba przyznać, że to właśnie z naszego powodu, nas, nas chrześcijan tak jest. Dlaczego? Dlatego, że często, często żyjemy tylko w oparciu o jakieś słowa, obietnice, ale nasze życie odbiega od tego, o czym mówimy. Że nie traktujemy serii, na serio Pana Jezusa, że nie traktujemy na serio naszego Boga, że, że właśnie nie chcemy iść głębiej, nie chcemy iść dalej, że nie chcemy poznać, że nie chcemy być bardziej do Jego dyspozycji, że nie chcemy jeszcze bardziej podporządkować się jego woli. Dlatego zaczyna to być takie bardzo rozwodnione, bardzo płytkie. Dlatego ludzie, którzy obserwują, mówią: My nie chcemy mieć z tym nic wspólnego. Dzisiaj można przeczytać, można wysłuchać, że bardzo dużo młodych ludzi, w ogóle ludzi z Zachodu, bardzo mocno są, że tak powiem, poruszeni tym, tym ekstremalnym islamem, że gdzieś tam zaczynają do tego dążyć, dlatego że podobają im się twarde zasady, podobają im się te cele, podoba, podobają się, że to wszystko jest ułożone, że to wszystko ma jakiś konkretny cel. Gdzie zatraciliśmy nasze chrześcijaństwo? W którym miejscu zatraciliśmy? To czym jest prawdziwe chrześcijaństwo? W którym miejscu zatraciliśmy to, czym naprawdę Bóg chciał, aby byli jego naśladowcy? Ja nieko, nie, w jakiś sposób chciałbym również nawiązywać dzisiaj do poprzednich moich usług od początku tego roku, bo znowu y, myślę, że po raz trzeci w tym roku chcę zadać, kochani, pytanie nam wszystkim, dokąd posłał Cię Pan? Dokąd posłał Cię Pan albo dokąd zechciałeś iść w związku z tym, jaka jest Jego wola, jakie on ma względem Ciebie oczekiwania, czy od stycznia tego roku coś zmieniło się w Twoim życiu, czy coś stało się w Twoim życiu? Czy spotkałeś się z Panem i usłyszałeś od Niego, ja chcę, abyś czynił to i to, ja chcę, żebyś szedł w tym i w tym kierunku? Na czym polega chrześcijaństwo? Czym jest chrześcijaństwo? Czy jest ono tylko tym, że koncentru, koncentrujemy się na sobie? Ja nie wiem, czy ze mną się wszyscy zgodzicie. Postanowiłem dzisiaj być z wami bardzo szczery i zadam wam pewne pytania, może bardziej po, podzielę się z wami swoimi spostrzeżeniami. Oczywiście to są moje własne spostrzeżenia. Jeśli się mylę, yy, proszę, jeśli. Uważasz, że się mylę, możesz przyjść do mnie, możesz mi to powiedzieć, ale chciałbym, abyś też uargumentował to. Ale wydaje mi się, kochani, kiedy, kiedy słucham naszych pieśni, kiedy słucham naszych kazań, kiedy słucham yy, nie tylko naszych, jako tutaj naszego zboru, ale ogólnie rzecz biorąc, przychodzi do mnie pewna refleksja, że bardzo często w tym wszystkim jesteśmy o wiele bardziej skoncentrowani sami na sobie niż na Bogu. Panie, przyjdź, dotknij mnie. Panie, yy, wiem, że mnie nie zawiedziesz. Panie, ja to, panie, ja to, panie, ja tamto, panie, ja to. Często, kiedy słyszymy słowo, brzmi ono bardzo często w taki sposób, że. To jest oczywiście prawda, że, że Bóg się o Ciebie troszczy, że Bóg zapewni Ci Twoją przyszłość, że Bóg chce ci błogosławić, ale chciałbym, abyśmy się zastanowili, czy aby nie za bardzo jesteśmy za bardzo skoncentrowani na sobie samym. Na tym swoim oczekiwaniu, na, na tym, co ja chcę, na tym, co może mi się należy. O co chodzi w chrześcijaństwie? Czym jest chrześcijaństwo? Czy jest, czym jest chrześcijaństwo tego wieku? Czy to jest chrześcijaństwo bardzo takie spłycone, takie właśnie w oparciu o siebie? Kiedyś wpadł w moje ręce pewien artykuł pewnego brata z Indii, który pisał o, o uwielbieniu. Między innymi, On, pisząc o uwielbieniu, właśnie powiedział, że, że właśnie tak jest: że my uwielbiamy Boga, koncentrując się na sobie. Że coraz mniej pieśni słychać, w których jest ta adoracja, ta chwała, to skupienie całej mojej uwagi, mojej myśli i mojego życia, na dawcy życia, na Bogu, na Jezusie Chrystusie. Ja osobiście nad tym się zastanawiam i z takim czymś właśnie w sercu chodzę od wielu, wielu tygodni. Sam nad sobą się zastanawiam. Zastanawiam się nad tym, czy jestem zadowolony z, z mojego chrześcijaństwa, z tego, kim jestem. Widzicie, ja znowu wypowiedziałem pewne zdanie. W tym momencie sobie troszkę zaprzeczyłem, bo przed chwilą powiedziałem, że, że Skupiamy się na sobie, a teraz znowu wypowiadając to zdanie, znowu skupiłem się na sobie, że to ja się zastanawiam, czy czasem, y, jaki ja jestem, tak? A powinienem się zastanowić, panie, co ty o mnie myślisz? Panie, jak to jest w twoich oczach? Kiedy na mnie patrzysz, kiedy mnie obserwujesz, obserwujesz moje życie, moje zachowanie, moje słowa, co możesz o mnie powiedzieć? Nie co ja mogę o sobie powiedzieć, ale co Ty możesz o mnie powiedzieć? A więc dokąd posłał Cię Pan? Czy posłuchałeś Jego głosu? Czy poszedłeś za Jego głosem w tych małych, może i wielkich sprawach? Ostatnią moją usługę zatytułowałem, a potem wyznaczył Pan innych. Bo jest takie prawdopodobieństwo, że jeśli my nie usłuchamy, Pan będzie szukał innych, tych, którzy okażą się być posłusznymi i pójdą za Jego głosem. I dzisiaj znowu chcę przeczytać fragment z drugiej księgi królewskiej. Z czwartego rozdziału, fragment, którym ostatnio się dzieliłem. O, czwarty rozdział, pierwszy werset. Żona pewnego ucznia prorockiego użalała się przed Elizeuszem, mówiąc: Sługa twój, a mój mąż umarł, a ty wiesz, że ten twój sługa należał do czcicieli pana. Lecz oto przyszedł wierzyciel, aby zabrać sobie dwoje moich dzieci jako niewolników. Ostatnim razem mówiłem, że to słowo Pan włożył do mojego serca około 3-4 lata temu. I muszę Wam powiedzieć, że nie potrafię przestać myśleć o tym słowie. I kiedy zadaję sobie to pytanie, czym jest prawdziwe chrześcijaństwo, ja osobiście uzyskuję odpowiedź w tym jednym fragmencie Bożego Słowa, w tym jednym wersecie. Że właśnie do tego słowa, do tego jednego wersetu chciałbym przymierzyć siebie samego, przymierzyć swoje życie. I zobaczyć, na ile pasuje żona pewnego ucznia prorockiego. Tutaj, tak naprawdę, w oryginale użyte jest słowo ben, co znaczy syn. Czyli poprawniej musielibyśmy przeczytać: żona pewnego syna prorockiego. Ale oczywiście ma to ogromne znaczenie, dlatego że synowie w narodzie izraelskim. Nie byli tylko synami, ale przede wszystkim byli uczniami. Ojcowie mieli za, zada za zadanie uczyć swoich synów. Ich zadaniem było przekazywać swoim synom treść Bożego Słowa, tradycję. Ich zadaniem było przekazywać swoim synom wszystko, co dotyczyło świąt, wszystko, co dotyczyło wyjścia z Egiptu, Paschy. Samo święto Pascha to święto bardzo. Święto, w którym bardzo dużo miejsca mają, mają dzieci. Dzieci zadają pytania, dzieci szukają. Pamiętacie, zeszłym razem powiedziałem o tym, że jeśli Kościół, jeśli chrześcijaństwo przestanie żyć tym schematem, żeby najpierw że najpierw musimy stać się uczniami, aby s... nauczyć się być sługami. A jeśli już nauczymy się być sługami, wtedy staniemy się czcicielami. Nie ma innej kolejności. Musimy nauczyć się stać sługami, aby w końcu stać się czcicielami. Natomiast jeśli te trzy umrą, tak jak umarł mąż tej niewiasty, jeśli przestaniemy zabiegać o uczniostwo, o to, czym jest prawdziwa służba i o to, czym jest prawdziwe chwalenie i czczenie Boga Żywego, jeśli to zacznie umierać w kościele, nie liczmy na to, że młode pokolenia będą kontynuować, bo nie będą miały co kontynuować. Zobaczcie, jak bardzo współgra to z tym, kim, kim, kim był ten człowiek że był synem prorockim, a więc on od swojego ojca czegoś się nauczył, coś wziął. I on miał za zadanie przekazać coś swoim synom. Ale ponieważ umarł, nagle coś się zmieniło, coś się zachwiało. Otwórzcie proszę przypowieści Salomona, czwarty rozdział. Jest to tutaj bardzo pięknie powiedziane, bardzo pięknie potwierdzone. Właśnie ta myśl uczenia, myśl Jaka, jaką rolę odgrywa uczniostwo w Starym Testamencie, ale też w nawiązaniu do Nowego Testamentu. Za chwilę o tym będziemy mówić. W czwartym rozdziale od pierwszego wiersza czytamy Słuchajcie, synowie pouczenia Ojca. Zwróćcie na nie uwagę, abyście się nauczyli rozumu, bo daję wam dobrą naukę. Nie gardźcie moim wskazaniem. Szczególnie teraz te, te, te fragmenty. Gdy jeszcze byłem synem u mojego ojca, jako miły jedynak pod opieką mojej matki, pouczał mnie i mówił do mnie. Niechaj się Twoje serce mocno trzyma moich słów, przestrzegaj moich przykazań, a będziesz żył. Nabywaj mądrości, nabywaj rozumu, nie zapominaj słów moich ust i nie uchylaj się od nich. Nie zaniechaj jej, a będzie cię strzegła. Ukochaj ją, a zachowaj je. Ale szczególnie ta, to, to jedno zdanie z czwartego wiersza pouczał mnie i mówił do mnie. Mój ojciec pouczał mnie i do mnie mówił. Jestem przekonany, że celem, czy to w czym Kościół powinien uczestniczyć, aby się rozwijać, jest po pierwsze uczniostwo. Musimy być uczniami. Musimy stać się uczniami. Jaki jest nadrzędny cel Kościoła? Nadrzędnym celem Kościoła jest oddać Bogu cześć. Amen? Nadrzędnym celem Twoim i moim jest żyć w taki sposób, aby Bóg był uwielbiony. Aby Jemu była oddana chwała. Ale, żeby umieć Boga uwielbić, muszę nauczyć się być sługą. Bo w inny sposób tego się nie da zrobić. Sługa, który podporządkowuje się Jego woli. Sługa, który jest posłuszny Jego słowu. Sługa, który ma serce pełne miłości. Który jest obrazem Chrystusa tu na ziemi. Ale, żeby stać się sługą, najpierw muszę stać się uczniem, muszę się tego nauczyć. Czczenie wynika ze służby, świadomej służby, wynikającej z relacji i posłuszeństwa. Sługa wie, co czynić, ponieważ został wcześniej przygotowany, ponieważ został pouczony, a to właśnie jest uczniostwo. Kiedy czytamy Ewangelię Jana, 17, rozdział czwarty wiersz. Pan Jezus sam o sobie powiedział: Ja Cię uwielbiłem na ziemi. W jaki sposób, Panie Jezu, Ty uwielbiłeś swojego Ojca na ziemi? Dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, aby je wykonał. Jezus uwielbił swojego Ojca w taki oto sposób. Dlatego, że dokonał dzieła, któremu zostało zlecone do wykonania. Dokąd, siostro i bracie, posyła cię Pan? Jakie dzieło zostało ci zlecone? Co masz do, do zrobienia tu na tej ziemi? Kiedy Pan Jezus mówi o Duchu Świętym, w XVI rozdziale, w XIV wierszu powiada On mnie uwielbi, Duch Prawdy, On mnie uwielbi. W jaki sposób, Panie Jezu, Duch Święty Cię uwielbi? Dlatego, że z mego weźmie i Wam oznajmi. To znaczy, wykona dzieło, do którego ja go posłałem do Was. On przyjdzie w odpowiednim czasie, on Was będzie uczył, on Was będzie napominał, on Wam będzie przypominał to wszystko, czego ja Was uczyłem. To jest dzieło Ducha Świętego, aby wykonał je na Ziemi. On mnie w ten sposób uwielbi. A w Ewangelii Jana w 15 rozdziale, w wierszu 8, Pan Jezus mówi coś odnośnie nas: Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, przez co Panie Jezu, będzie uwielbiony Ojciec, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. Powiedzieliśmy sobie przed chwilą, że nadrzędnym celem Kościoła, nadrzędnym celem Twoim i moim jest oddać Bogu cześć, jest uwielbić Boga. Jeśli chcemy go uwielbić, powinniśmy wydać owoc i stać się Jego uczniami. Nie ma innej drogi, aby uwielbić Boga, aby oddać mu chwałę, jak właśnie to, aby być tym, który wydaje owoce i być Jego uczniem. Teraz kilka myśli odnośnie uczniostwa. Nie musicie tych wszystkich fragmentów szukać, dlatego że, dlatego że mam ich sporo, ale chciałbym argumentować i potwierdzać słowem Bożym to, co powiem odnośnie istoty, istoty uczniostwa. Ja jestem coraz bardziej przekonany, że Bóg oczekuje od mojego życia uczniostwa że Bóg chce, żebym się uczył, naprawdę świadomie uczył. Uczył się od Jezusa, jaki był, co robił, w jaki sposób robił, robił. Że szedł na ulicę i uzdrawiał. I że wcale y, nie widzę, że do tego są powołani tylko jacyś szczególnie specjalni ludzie. Jeśli jesteś Bożym dzieckiem, jesteś Jego uczniem, możesz to czynić. Możesz się modlić o chorych, możesz się modlić o zniewolonych, możesz im głosić Ewangelię. To dotyczy każdego, bez, bez wyjątku każdego, kto jest tylko uczniem Chrystusa. A więc istota uczniostwa, po pierwsze, to co należy stwierdzić i powiedzieć odnośnie uczniostwa, jest to, że uczeń. Uczeń jest powołany jest przeznaczony aby żyć w wierze w wierze w Jezusa Chrystusa w wierze w odkupieńcze dzieło Chrystusa Uczeń wierzy skąd ma życie Uczeń wierzy skąd ma wieczność Uczeń wierzy w to wie o tym kto jest dawcą i zbawicielem jego kto go ocalił Marek 1.15 mówi: Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Opamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. A więc uczniem stajemy się w momencie, kiedy uwierzymy Ewangelii, kiedy się opamiętamy, kiedy potraktujemy Ewangelię jako fakt, jako coś żywego, jako coś prawdziwego, jako coś, za, co, za czym warto iść i czemu warto poświęcić swoje życie. Apostoł Paweł w liście do Galacjan powiada, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyje więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. A więc uczeń wierzy w dzieło odkupienia, które przyszło przez Jezusa Chrystusa. Może zanim przejdę do następnych punktów, jeszcze przypomnę. Jest takie słowo. Pamiętam, kiedy lata temu spotykaliśmy się na ulicy Gustawa Morcinka w Skoczowie z grupą domową i kiedyś przerabialiśmy właśnie ten temat, i później wszyscy chodziliśmy ciągle, to słowo powtarzaliśmy i od tamtej pory ono bardzo mocno utkwiło mi w pamięci. Pamiętasz takie słowo, Daniel? Uczeń. Matetes. Pamiętasz, uśmiecha się. Matetes, uczeń. To słowo greckie, które oznacza ucznia. I ono powiada, że to jest ktoś, kto jest słuchaczem, ale w kulturze greckiej ono oznaczało, że ktoś swojego syna oddał do, na naukę, na przykład do kupca. I ten jego syn, ten uczeń. Ukupca miał się uczyć tego zawodu, a więc miał naśladować swojego mistrza. Miał się uczyć od niego handlu, kupiectwa w tym przypadku. Ale w jeszcze głębszym znaczeniu tego słowa to jest nie tylko uczeń, który ze zwieszoną głową idzie, bo musi się czegoś nauczyć, ale to jest wielki zwolennik tego, czego się uczy. I o takich uczniów Panu Jezusowi chodzi, o zwolenników tego, czego się uczą. W Łukaszu 6:40 czytamy: Nie ma ucznia nad mistrza, ale każdy dobrze przygotowany jest jak jego mistrz. A w Rzymian 8:29, bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu syna Jego. To jest sedno, istota uczniostwa, abyśmy stali się podobni do obrazu Syna Jego, do obrazu Jezusa Chrystusa, abyśmy stali się jak mistrz. I wiecie, to jest troszkę taka wędrówka, jak my wczoraj, jak, jak wczorajsza nasza wycieczka, kiedy wydaje ci się, że już doszedłeś do najwspanialszego miejsca, musisz zdać sobie sprawę, że jeszcze mniej umiesz niż, niż wcześniej. Bo to jest tak, 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 tak wielka skarbnica, tak potężny ogrom. A więc po pierwsze, tak jak powiedziałem, uczeń powołany i przeznaczony jest do życia w wierze. Po drugie, uczeń powołany jest, przeznaczony do tego, aby trwał w społeczności z Jezusem, aby trwał w Jezusie, aby trwał w słowie i przez słowo, aby trwał w duchu świętym. Wierny jest Bóg, który Was powołał do społeczności syna swego Jezusa Chrystusa. Jan powiada. W 15 rozdziale, w czwartym wierszu trwajcie we mnie, a ja was. Jak latoroś sama z siebie nie może wydać, wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. A więc uczeń trwa w społeczności. Uczeń jest jak ta latorośl, tak bardzo mocno zespojona z tym korzeniem. Czerpie z korzenia. Po trzecie, uczeń. Okazuje bezwzględne posłuszeństwo. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody a ów dom na ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Bezwzględne posłuszeństwo to. To jak budowa domu. Nie możesz ominąć norm, nie możesz ominąć zasad, bo jeśli będziesz je omijał, jeśli będziesz na przykład omijał zasady zbudowania, stworzenia fundamentów, może się okazać, że twój dom runie. A więc bezwzględne posłuszeństwo to jest coś, co charakteryzuje ucznia. Po czwarte, uczeń to ktoś, kto czyni innych uczniami. W Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale ten niezwykły nakaz, nakaz posłannictwo, Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Ja sobie zadaję pytanie. W którym miejscu jestem? Czy czynię uczniami? Kiedy patrzę wstecz, myślę, że mam więcej porażek niż sukcesów. Czy czynisz uczniami? Czy jesteś uczniem, który jest ukierunkowany na to, aby innych czynić uczniami? Kolejny punkt. Uczeń żyje w miłości Jezusa. a on mu powiedział będziesz miłował pana boga swego z całego serca swego z całej duszy swojej i z całej myśli swojej to jest największe i pierwsze przykazanie a drugie podobne temu będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy kolejny fragment z Łukasza z 10 rozdziału od wiersza 25 a oto pewien uczony w zakonie wystąpił i Wystawiając go na próbę, rzekł nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego. On zaś rzekł do Niego, co napisano w zakonie, jak czytasz? A ten odpowiadający, rzekł, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca, swego, z całej duszy, z całej myśli swojej, z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Rzekł mu więc, dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. Dużo wiemy, ale czy to, co wiemy, czynimy? Tak jak ten uczony w zakonie znał przykazanie. Pan Jezus powiedział: Dobrze mówisz, dobrze znasz, masz dobrą wiedzę, ale czy czynisz to? On zaś chcąc się usprawiedliwić rzekł do Jezusa, a kto jest moim bliźnim? A Jezus nawiązując do tego rzekł, pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go przeszedł mimo. Znamy tą historię. Czy za wiedzą, którą posiadamy, jako uczniowie Chrystusa idą również uczynki. Kolejny punkt, uczeń rozumie i przyjmuje cierpienie dla Jezusa i z Jezusem. Czytamy o tym w Ewangelii Jana w 15 rozdziale w 18 do 20 wiersza, jeśli świat was nienawidzi. Wiedzcie, że mnie najpierw, niż was znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad Pana swego. Jeśli mnie prześladowali, was prześladować będą. Jeśli słowo moje zachowali, i wasze zachowywać będą. Uczeń rozumie, co to znaczy być odrzuconym. Uczeń rozumie, co to znaczy być wyśmianym, co to znaczy być prześladowanym. Dlatego, że wcześniej, gdy patrzył na swojego mistrza, zobaczył, że jego mistrz przeszedł tą samą drogę drogę prześladowania i odrzucenia drogę, gdzie nikt nie poklepywał go po ramieniu. A więc prawdziwy uczeń rozumie. I przyjmuje z pokorą. I ostatni punkt istoty uczniostwa. Uczeń jest rozpoznawalny. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 26 rozdział. A Piotr siedział z zewnątrz, na podwórzu, i przystąpiła do niego jedna służebna, mówiąc. I ty byłeś z Jezusem, Galilejczykiem. On zaś zaparł się wobec wszystkich i rzekł: Nie wiem, co mówisz. A gdy wyszedł ku bramie, ujrzała go inna i mówiła do tych, co tam byli: Ten był z Jezusem, Nazarejczykiem. I znowu zaparł się pod przysięgą: Nie znam tego człowieka. A w chwili po tym przystąpi, przystąpili ci, co tam stali, i rzekli Piotrowi: Prawdziwie ty też jesteś z nich. Wszak zdradza cię i Twoja mowa. Nie chciałbym, abyśmy czytając ten fragment, koncentrowali się na tym, na czym zwykle się koncentrujemy, czyli na zdradzie Piotra. Ale skoncentrujmy się raczej na tym, że on został rozpoznany. Znalazł się w miejscu, gdzie odbywał się proces Jezusa Chrystusa. I przynajmniej trzy osoby rozpoznały Piotra, rozpoznały, kim jest. Hej, człowieku, ty jesteś uczniem Jezusa. Zdradza cię Twoja mowa. Tu oczywiście bardziej chodzi o miejsce, z którego pochodził, ale chcę zadać sobie i każdemu z nas. Co nas zdradza? Co cię zdradza? Czy są takie rzeczy w Twoim życiu, które zdradzają Cię? Ale wiecie, ja nie chcę, żebyśmy myśleli, a to ten z tego kościoła zielonoświątkowego, a to ten zielonoświątkowiec. Denominacja nie ma tutaj żadnego znaczenia, tu nie chodzi o denominację, tu nie chodzi o kościół. Chciałbym kiedyś usłyszeć, jak ktoś mówi, ty to chyba jesteś uczniem Jezusa. Zdradza cię to to, w jaki sposób mówisz, jaki się zachowujesz. Zdradza cię to, w jaki sposób załatwiasz sprawy? Czy nabrałem na tyle cech Jezusa? Czy na tyle przyglądam się mojemu panu i mistrzowi, aby to, co obserwuję w jego życiu, to, co obserwuję w jego charakterze, to, co obserwuję w jego mowie, w tym, jak podchodzi do ludzi, w jaki sposób z nimi rozmawia, czy nabrałem tych cech na tyle? Aby stać się rozpoznawalnym jako uczeń Jezusa? Co mnie zdradza? Nie chciałbym, aby moje życie zdradzało tylko to, że jestem z jakiegoś innego kościoła. Kochani, przeczytam pewien fragment z Psalmu 40. Posłuchajcie, że też posłużę się troszkę innym tłumaczeniem niż Niż Brytyjka. Ale myślę, że to jest tutaj o wiele tak dostępniej powiedziane, zapisane. To jest Psalm 40. Chciałbym przeczytać od wiersza 8. Jest tutaj, to jest yy, proroctwo mesjańskie. Tutaj jest mowa o panu Jezusie Chrystusie, o naszym mistrzu. A więc myślę, że coś z tego, co za chwilę przeczytam, możemy się nauczyć o naszym mistrzu, jaki był. Wiersz ósmy. Dlatego powiedziałem, dobrze, pójdę, Panie. Jak to w księdze zostało o mnie zapisane, aby Twoją wolę wypełnić, mój Boże. Jezus był uczniem swojego Ojca, był sługą swojego Ojca. Dobrze, pójdę, pójdę, aby wypełnić Twoją wolę. Panie, dobrze, pójdę, pójdę do swojego sąsiada. Pomodlę się o Niego. Wiecie, przypomina mi się taka historia, kiedy byliśmy nad morzem. Z rodziną i szliśmy wzdłuż brzegu w pewnym momencie w odległości około 200 metrów, zauważyłem, na plaży była taka no, zachmurzona pogoda, zauważyłem pewne, pewnego człowieka, młodego mężczyznę, który bawił się ze swoim synem. I nie wiem dlaczego, ale jakieś przekonanie, mocne przekonanie towarzyszyło mi nikomu nic nie mówiłem patrzyłem na tego człowieka i miałem takie mocne przekonanie aby do niego podejść nawet nie wiedziałem za bardzo co mam mu powiedzieć ale żeby po prostu do niego podejść i tak szliśmy i byliśmy już na jego wysokości w końcu przeszliśmy już dalej ja ciągle nie potrafiłem o nim przestać o nim myśleć wiedziałem i to przekonanie coraz we mnie bardziej rosło i w końcu zeszliśmy z plaży weszliśmy na asfalt już nie wytrzymałem i mówię mojej żonie, wiesz, widzisz tego człowieka, który tam kuca? Nie wiem dlaczego, ale mam takie przekonanie, żeby do niego podejść. To idź. No, ja mówię, to nie jest takie proste. Przecież on mnie nie zna, ja jego nie znam. A poza tym, co ja mu mam powiedzieć? Idź. Wiecie, szybka analiza. Pomyślałem, no, najwyżej wyjdę na idiotę, ale przynajmniej będę posłuszny. I poszedłem. Panie, pójdę i, i jak chcesz, to pójdę po prostu. I wiecie, podszedłem do tego człowieka, kucnąłem przed nim, przedstawiłem się i powiedziałem mu, wiesz, ja nie wiem, kim ty jesteś, a ty nie wiesz, kim ja jestem, ale jedno, co wiem i wtedy przyszło to, co miałem mu powiedzieć. I powiedziałem mu, Bóg widzi twoje życie. Bóg jest twoim ojcem. Cokolwiek teraz przeżywasz, jeśli mu zaufasz, Bóg poprostuje te drogi, które są pokrzywione. Tyle mu powiedziałem. Pożegnałem się i poszedłem. Wróciłem do rodziny, i kiedy odwróciłem się, zobaczyłem, jak on ściska swojego syna, i jak bardzo płacze. Nie wiem, co to miał znaczyć, ale jestem przekonany, że dla niego to coś znaczyło. Chciałbym mieć więcej takiej historii w swoim życiu. Chciałbym być takim uczniem, który słyszy, idąc ulicą, kiedy Bóg mówi idź i podejdź do tego człowieka, bo on potrzebuje usłyszeć, że ja go kocham. Dobrze, pójdę, Panie. Pójdę, Panie, aby Twoją wolę wypełnić, mój Boże. I Tobie tylko przyjemność sprawić. Pan Jezus chciał sprawić przyjemność swojemu Ojcu. W tym celu Twoje słowo noszę w moim sercu. Twą radosną nowinę wielu zwiastowałem. Ogłosiłem Panie Twoją sprawiedliwość. Ty wiesz, że w tej sprawie ust moich nie zamknąłem. Twej sprawiedliwości w sercu nie ukryłem, lecz wszystkim głosiłem Twą wierność i zbawienie. Łaski Twojej i prawdy przed nikim nie skryłem. Co nas zdradza? Czy podjęliśmy się uczniostwa? Czy podjęliśmy się posłuszeństwa? Czy nie jest często tak, że to wszystko, co otrzymaliśmy od Pana, te obietnice, które ciągle się skupiają na naszym życiu, nie ukrywamy gdzieś głęboko w sercu, nie skrywamy przed innymi. Uczeń Chrystusa, naśladowca, to ktoś, kto, kto wie, na czym stoi i zna swoje zadanie, zna polecenie mistrza. Bądź mi świadkiem tu na tej ziemi. Bądź świadkiem. Ja Cię wyposażyłem, dałem Ci wszystko, czego potrzebujesz. Niekoniecznie koncentruj się na tym, co materialne, ale skoncentruj się na tym, co duchowe, co prawdziwe, co, co wieczne, co żywe. To wszystko masz. Materialne rzeczy możesz szybko utracić, ale nigdy nie utracisz tego zapewnienia, że Cię kocham, że jestem blisko Ciebie. Również to przeze mnie wspomniane wydarzenie tutaj na zawodzie dało mi wiele do myślenia, dlatego że, wiecie, rzeczy, które się tam śpiewa, które się mówi, powiedziałbym tak, my wszyscy do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Dlatego, że ludzie wychodzą, mówią świadectwa, dzielą się słowem, śpiewają pieśni, yy, dowiadujemy się coś na temat przeżyć, na temat relacji innych z Bogiem. I wiecie. O takich rzeczach również tam mówię i tam śpiewam, ale był to taki moment ostatnim razem, kiedy tam byłem, który gdzieś tam wewnętrznie wstrząsnął mną. Wiecie, podeszła taka kobieta po, po tym koncercie i w, w pierwszym momencie no, chciało mi się śmiać, ale, ale zaraz sobie uzmysłowiłem coś, bo ta kobieta podeszła i, i wiecie, takim takim głosem, takim poruszonym mówi, wie Pan co, Pan to jest jak święty apostoł Paweł. Ja, wiecie, gdzieś tam w środku się zaśmiałem z tego, ale, ale pomyślałem, Panie, jacy ci ludzie są okradzeni. Z czego są okradzeni? Z czegoś, co my, co ja uważam za zupełną Normalność za, za jakąś podstawę życia. Okradzeni są z relacji z Tobą, z żywym Bogiem. Oni są okradzeni z tego, że, że z Tobą można mieć normalną relację, można z Tobą załatwiać no, normalne sprawy, normalne życiowe sprawy. Kochani, tacy ludzie nas bardzo często otaczają. Siostry, bracia, wokół nas są ludzie, którzy potrzebują nadziei. Potrzebują Jezusa. Oni nie potrzebują e, zielonoświątkowców, oni potrzebują Jezusa. Oni potrzebują uczniów, spotykać uczniów Jezusa. Wierzcie mi, takie mam przekonanie możecie się ze mną nie zgadzać. Kościół nie ma tu nic do, do znaczenia. Kościół może być tak, każdy inny kościół może być tak samo tradycyjny, tak samo skostniały. Nie ma znaczenia. Ma znaczenie to, kim Ty jesteś. Ma znaczenie, czy jesteś Jego uczniem. Czy jesteś gotowy powiedzieć: tak, Panie, chcę Ci zrobić dzisiaj przyjemność. Chcę zrobić coś dla Ciebie dzisiaj. Chcę pójść. I uważam, że to jest prawdziwe chrześcijaństwo.